wsparcie dla wybitnych badmintonistów. Podlascy badmintoniści odnoszą cenne sukcesy w skali krajowej i międzynarodowej, reprezentując również biało-czerwone barwy na Igrzyskach Olimpijskich. Przedstawiciele władz Okręgowego Związku Badmintona oraz najlepszych jego klubów SKB Litpol Malow Suwałki i UKS Hubal Białystok byli gośćmi Marka Malinowskiego, członka zarządu województwa podlaskiego, odpowiedzialnego za obszar sportu. Zarówno klub białostocki, jak i suwalski zaczynały od zajęć rekreacyjnych, ale wiele lat temu ich zawodnicy zdominowali już rywalizację w Polsce, sięgając po trofea w klubowym Pucharze Europy. Najlepsi zawodnicy byli blisko podium olimpijskiego. Za szczególnie cenne Marek Malinowski, członek zarządu województwa podlaskiego, uważa to, że z wysokimi notami z zawodów wracają również zawodnicy z młodszych grup wiekowych. Pasję widać zarówno w osiągnięciach sportowców, jak i w determinacji działaczy, którzy ze szczególną troską i zaangażowaniem dbają, aby dyscyplina zapadła w serca kolejnych pokoleń badmintonistów. Mamy podwójnych mistrzów Polski w różnych kategoriach wiekowych. W kategorii juniora przykładowo Ula Wolska wygrała w singlu i w deblu. Aleksandra Wilczewska jest podwójną mistrzynią Polski do lat 13 w obu grach podwójnych. Ola Wilczewska także jest podwójną mistrzynią Polski w grze pojedynczej i w mixta, ale także inni zawodnicy, którzy zdobywają medale na mistrzostwach Polski. Mamy też oczywiście sukcesy, jeżeli chodzi o pierwszą drużynę SKB Litpol Malów. Zdobyliśmy w ubiegłym roku 19 tytuł drużynowego mistrza Polski. Zawodnicy SKB, prócz wielu indywidualnych i drużynowych sukcesów w różnych kategoriach wiekowych, na niezliczonej liczbie zawodów różnej rangi, święcili triumfy również w ubiegłorocznej edycji Wojewódzkiego Systemu Sportu Młodzieżowego. Aktualnie w Suwałkach trwają międzynarodowe zawody, w których udział bierze około 400 zawodników z 21 krajów Europy. Wkład finansowy w organizację tej imprezy ma również samorząd województwa podlaskiego. Takie wydarzenie sportowe jest doskonałą okazją do promocji naszego województwa, ale i wsparcia młodych sportowców, którzy w rywalizację sportową wkładają ogromne serce i ogromny wysiłek. To jest turniej organizowany przez Europejską Unię Badmintona, który zalicza się także do rankingu Europejskiej Unii do lat 17. Zakwalifikowało się z rankingu europejskiego, bo tylko tacy zawodnicy kwalifikują się. Trzeba mieć odpowiednio wysoki ranking, żeby się do tego turnieju zakwalifikować. Z naszych zawodników pięcioro zawodników się zakwalifikowało. Wszystkie sportowe zmagania badmintonistów to mecze pełne emocji. Wkrótce zobaczy je również szersza publiczność, bowiem rozgrywki sezonu 2023-2024 trafią na antenę ogólnopolskiej telewizji, co z pewnością przełoży się na promocję zarówno dyscypliny, jak i województwa podlaskiego. Gotuj z klasą. Bitwa o staż. W tym konkursie znaczenie ma każdy szczegół. Liczą się walory smakowe, estetyka podania, lokalne tradycje kulinarne oraz to, jak często i na ile kreatywnie czy umiejętnie młodzi adepci sztuki kulinarnej sięgną po produkty znajdujące się w bazie Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego czy na liście produktów tradycyjnych ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Gotuj z klasą to konkurs, którego tegoroczna edycja jest już czwartą z kolei. Trwające eliminacje dobiegają końca, a wielki finał zaplanowano na 24 marca. W eliminacjach udział wzięli również uczniowie zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Suwałkach. Młodzi kucharze w ramach konkursowego zadania mieli przygotować dwa dania – zupę i danie mięsne. Szczególną oryginalnością i niecodzienną kreatywnością wykazały się dwie zwyciężczynie szkolnych eliminacji. Julia Rzeczkowska i Małgorzata Wysocka przygotowały potrawy na bardzo wysokim poziomie.
O zwycięstwo łatwo nie było, bo jak zauważyły obie uczennice, potrawy kolegów i koleżanek również osiągnęły wysoki poziom. To jednak zdopingowało dziewczęta do dopracowania konkursowych dań i zaostrzyło apetyt na sukces w finale wojewódzkim. Kulinarne zmagania młodych kucharzy z 13 podlaskich szkół gastronomicznych oceniać będzie jury pod przewodnictwem Karola Okrasy, który jest nie tylko jednym z najbardziej znanych polskich szefów kuchni, ale także ambasadorem województwa podlaskiego. Karol Okrasa ufundował również główną nagrodę w tym konkursie. To staż w jego ekskluzywnej restauracji.